Dzień dobry, moi drodzy. 23 marca w Warszawie na Placu Zamkowym odbędzie się marsz antywojenny, na który w imieniu organizatorów zapraszam tych, komu Polska leży w sercu. Jak wiadomo, lepiej zapobiegać chorobie, niż później ją leczyć. Równo tydzień temu antywojenny marsz odbył się w Lublinie. Pokazywałam na swoim kanale wystąpienie Krzysztofa Tułwińskiego, Bacy z Lublina, Andrzeja Ponety, Leszka Sykulskiego. Ogłoszono tam powstanie koalicji Tułwiński, Sykulski, Poneta, którzy wspólnie podejdą do wyborów europarlamentarnych w czerwcu tego roku. Było to dla mnie zaskoczeniem. Bardzo miło było spotkać się na marszu z kamratami oraz nawiązać nowe znajomości. Dziękuję wszystkim za miło spędzone patriotyczne i przyjacielskie chwile. Pozdrawiam Was wszystkich, moi drodzy, i do zobaczenia na szlakach patriotycznych. Kochani, nadszedł czas, kiedy każdy z nas musi zdać sobie sprawę, iż jeśli chce przeżyć, musi popracować nad swoim systemem wartości. Nie zapominajmy o agendzie 2030. Dopóki co, wszystko jest jeszcze w naszych rękach. A tak to było tydzień temu. Palestyny! Państwa palestyńskiego, które istnieje, nie to, że jest gwałcone, mordowane przez Izrael. Jest tak samo to, co w Wołyniu. Izrael robi to samo, co w Wołyniu robili z nami Ukraińcy. Morduje dzieci, kobiety w ciąży, szpitale bombarduje. My nie służymy Putinowi. My nie służymy Putinowi. Bo ta akcja jest na Putina. Polacy jesteście. Wespół. Tak. O. I nie patrzeć na to wszystko. Ale przede wszystkim trzeba dać ludziom rozwiązanie. Rozwiązanie. A jakie może być rozwiązanie? Ten system niewolnictwa, śmierci, pasożytowania, pasożytowania musi się dopalić, zło się musi dopalić. Zawsze tak było, jest i będzie. Amen. Zło musi. Tak.
tutaj też jakieś partie się reklamują. Ja podkreślam, jestem bezpartyjny i chcę stać po stronie ludzi, zwykłych ludzi, którzy mają prawo żyć w pokoju, mają prawo nie być okłamywani, mają prawo korzystać z owoców swojej pracy. I tę wiadomość państwo muszą ponieść dzisiaj w Lublinie. Musicie to zrobić. Nie należę do ludzi, którzy mają układy z deweloperami. I witam również tych wszystkich, którzy przyszli tu służbowo. Szanowni państwo, jestem w biznesie 45 lat, ale jednocześnie pracowałem w administracji państwowej przez kilka lat. Przeprowadziłem przedsiębiorstwo duże, państwowe również. Szanowni państwo, to co się dzieje tutaj na naszym terenie w Lublinie, to wymaga pomsty od nieba. Musimy walczyć o to, żeby zmienić władzę w Lublinie. Zmienić władzę. Nic nie zrobili. Kochani, to wam się nie uda. Kochani, dziękuję wam wszystkim za liczne przybycie. Jestem bardzo zadowolony, że impreza nam się udała. Było spokojnie, nie było żadnych grzytów, żadnych problemów. Żałuję, że mój kolega Grzegorz Braun nie dotarł, bo był zaproszony osobiście, ale niestety nie miał jak dotrzeć. Kochani, za chwilę rota i to będzie koniec zgromadzenia. Dziękuję wam jeszcze raz wszystkim za bardzo fajne zachowanie, za patriotyczne podejście do naszego obowiązku, bo ten marsz to nasz obowiązek, kochani. My musimy walczyć o to, żeby nasz naród trwał wiecznie, a jeżeli nie będziemy my walczyć, nie ma kto już walczyć. Także cieszę się, że mamy tak liczną grupę ludzi, którzy widzą ten problem. Jeszcze raz wam, kochani, dziękuję bardzo i do zobaczenia. Lota. Zgromadzenie uznaję za rozwiązane. Thank you.
zgromadzenie publiczne uznaję za zakończone. Do zobaczenia, kochani. Dziękujemy. Wszedł dziś także Marsz dla Pokoju. Jego uczestnicy nawoływali do powstrzymania wojny na Ukrainie i w Palestynie. Zabrakło jednak apeli do władz rosyjskich o zatrzymanie agresji. Nikt z organizatorów jej też nie potępił. Rosja nie jest naszym wrogiem! To tylko jedno z haseł, jakie padły na Marszu Pokoju, który przeszedł w niedzielę przez Lublin. Marszu, który według organizatorów miał nawoływać do powstrzymania wojny. Kto jest zatem według nich jej winien? Rodzący się nazizm. A co dzisiaj się rodzi? Neonazizm. I tak samo z tego śmierdzącego Zachodu przychodzi. Śmierdzącego Zachodu, mówię to jako Polak. Na marszu poświęconemu pokojowi zabrakło haseł nawołujących do wstrzymania przez Rosję rozlewu krwi na wschodzie Ukrainy. Nikt też po imieniu nie nazwał rosyjskich zbrodni. Nie było też Ukraińców. Padły za to takie słowa. Polska ma ponad 600-kilometrową granicę z państwem związkowym Rosji i Białorusi. Polska, Polacy, przede wszystkim Polacy chcą normalnie, dobro sąsiedzko żyć z Rosjanami, z Białorusinami, handlować, a nie wojować. Tak też mówili sami uczestnicy marszu. Jednak nikt nie mówił, z jaką Rosją można się dziś dogadać. Skoro jest pokojowa, to dlaczego prowadzi wojnę? Tego też na marszu nie można było usłyszeć. Było za to dużo o tym, że państwa Zachodu chcą wysłać Polaków na nie swoją wojnę. Ta prosta w tej chwili jest pod lufy karabinów. Lufy karabinów mocarstwa, które nie do końca chce z nami walczyć i nie do końca ma do tego podstawę. Takie postrzeganie sprawy jest typowe dla środowisk promujących rosyjski punkt widzenia w Polsce, podkreśla dr Michał Marek, który zajmuje się rosyjską dezinformacją w sieci i ujawnia tajniki jej działania. Ukraina jako państwo broniące się jest rzekomo winna trwaniu wojny, więc jeżeli Zachód przestałby wspierać Ukrainę, no to wojna by się skończyła, tak, i mamy pokój. I to jest pewnego rodzaju taka czysta manipulacja, gdyż nie ukazuje szerszych konsekwencji tych działań i ogólnie wybiela obraz Rosji, tak. Rosja nie jest napastnikiem, Rosja jest niejako pewną bierną siłą, która reaguje na zagrożenie ze strony Ukrainy i NATO. Piotr Kupś, który obserwował marsz, jest zdania, że jego organizatorzy nie wspierają polskiej sprawy i pokoju. Dlatego na współorganizatorów złożył zawiadomienie do prokuratury. Ci ludzie kolportują rosyjską propagandę i podżegają do nienawiści narodowej wobec Ukraińców. Myślę, że taki był mój obowiązek. Na antywojennym marszu pojawiły się również hasła apelujące o pokój w Palestynie. W marsz zaangażowali się również Palestyńczycy mieszkający w Polsce. Według ekspertów nie przez przypadek zostali na niego zaproszeni. Środowiska prorosyjskie opowiadają się po stronie palestyńskiej, gdyż one tę narrację w taki sposób przedstawiane mogą uderzać w wizerunek Stanów. Marsz pokoju w Lublinie przeszedł spokojnie. Marcin Otto, Panorama Lubelska.